Na kanale R2D sprawdzamy, kiedy warto wymienić olej silnikowy. Nie za wcześnie, nie za późno. Chodzi o ochronę silnika, mądre gospodarowanie pieniędzmi i ograniczenie niepotrzebnej wymiany oleju z korzyścią dla środowiska i użytkownika. Analizujemy próbki po realnym przebiegu, korzystając z testów bibułowych, spektroskopii w podczerwieni i pomiarów lepkości. To miejsce dla kierowców, którzy chcą zrozumieć, jak wygląda proces starzenia się oleju i kiedy go wymienić. Próba zoptymalizowania całego procesu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Skoda Superb, silnik 1.9 diesel, rok produkcji 2004, 131 koni, przebieg 250 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. W ramach przypomnienia na kanale R2D sprawdzamy, kiedy warto wymienić olej silnikowy. Nie za wcześnie, nie za późno. Chodzi o ochronę silnika, mądre gospodarowanie pieniędzmi i ograniczenie niepotrzebnej wymiany oleju z korzyścią dla środowiska i użytkownika. Analizujemy próbki po realnym przebiegu, korzystając z testów bibułowych, spektroskopii w podczerwieni i pomiarów lepkości. To miejsce dla kierowców, którzy chcą zrozumieć, jak wygląda proces starzenia się oleju i kiedy go wymienić. Próba zoptymalizowania całego procesu. Inicjatorem tego eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta za chwilę. Próbka numer 2 to olej przypracowany, kilka informacji ponownie na opakowaniu, a reszta za chwilę. Do samochodu zalany został olej Liquimoli TopTech 4100 w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe wpisujemy do tabeli zbiorczej. Arek zaaplikował do oleju Ceratec. Próbki z tym dodatkiem nie mamy, to stanowi ograniczenie tego badania, natomiast z innych odcinków znamy stopień oddziaływania tego dodatku na lepkość oraz podczerwień. Chociażby przywołać odcinek numer 191, zmiana lepkości około 2%, brak zmian na widmie. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi, część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 8000 km, 90% eksploatacji to miasto, dominują odcinki z przedziału 10-20 km, brak dolewki, olej eksploatowany przez 8 miesięcy, brak płukanek. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, w drugiej kolejności pomiar oleju przepracowanego, w tle podczerwień, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 84,9 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnice są na poziomie 3-4%, co przekłada się na średnią zgodność z deklaracją producenta. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 78,4 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 169, a to oznacza, że odnotowano bardzo dobre wyniki, zmiany w przedziale akceptowalnym. Warto dodać, że około 2% z tego to pochodna zastosowanego dodatku, czyli zmiany w wyniku eksploatacji są na poziomie 5% na minusie.
Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobacz, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po wskazanym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Pakiet dyspergujący nadal działa, widoczne przejścia między poszczególnymi strefami. Jak na olej z diesla to plama wygląda bardzo dobrze, natomiast warto podkreślić, że dokładniejsza analiza plamy wskazuje również na pewien stopień zużycia oleju. Ta ciemna krawędź nie jest typowa dla w pełni sprawnego, świeżego oleju. Jej obecność może wskazywać, że procesy utleniania i termicznego rozkładu postępują. Teraz druga plama, co warto podkreślić, nieregularny kształt centralnego okręgu rdzenia. Zamiast jednolitego, symetrycznego koła widzimy lekko zdeformowane kontury rdzenia ciemniejszej części wewnętrznej. Takie zniekształcenia mogą świadczyć o nierównomiernym rozkładzie zanieczyszczeń w oleju, np. lokalnych skupiskach sadzy, aglomeratach cząstek lub paliwa w oleju. Może to być oznaka spadku zdolności oleju do utrzymywania zanieczyszczeń w zawiesinie, czyli wyczerpywania się dodatków dyspergujących. Dalej warto odnotować poszarpania na strefie dyfuzyjnej. Zewnętrzna strefa nie tworzy gładkiego pierścienia, ale ma rozmytą, postrzępioną krawędź. Taki obraz może wskazywać na niejednorodne rozchodzenie się frakcji lekkich. Może być wynikiem powstawania lekkich produktów utleniania, które nie rozprzestrzeniają się równomiernie. Nieregularny kształt rdzenia plus poszarpana aureola dyfuzji to sygnały postępującej degradacji oleju, nawet jeśli całościowo plama nie wygląda jeszcze źle. Natomiast to są niuanse, ponieważ ogólna ocena tych plam jest pozytywna. Jeszcze raz podkreślam, to jest plama oleju z diesla. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni obserwujemy bardzo dobre wyniki, w kilku miejscach stany ostrzegawcze, reszta na zielono, olej nie wykazuje oznak zaawansowanej degradacji chemicznej, nie ma mocnych śladów utleniania, nitrooksydacji ani rozkładu dodatków na poziomie spektroskopowym. Widmo bardziej przypomina olej w średnim stadium pracy niż przepracowany. Podsumowując, olej z badanego samochodu odnotował bardzo dobre wyniki. Jakość końcowa oleju wyrażona syntetycznym miernikiem ma wartość 87%, to znaczy, że wymiana oleju zrealizowana z kilkutysięcznym zapasem kilometrowym. W takich warunkach eksploatacji, jak opisano w tym odcinku, wymiana oleju w przedziale 10 do 15 tysięcy kilometrów wydaje się być w pełni uzasadniona. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!